Aha, dobra, tędy. Aha, nie mogę zejść normalnie, tylko... Proszę bardzo. Bucket of water. I teraz co ja mam z tym zrobić? Po co mi jest ten bucket of water w ogóle? To garazny. Boże. Co mam wsadzić Ashinę, nie, Tenę do gara? No nie mam się jak tam dostać. Nie do końca wiem, po co to zrobiłam wszystko. A tu w ogóle nic nie ma za bardzo. Da się z nim jeszcze pogadać. Że jemu dam to. Macie jakiś pomysł? A, podlejemy ten jak kwiota i wyrośnie z tego drzewa. Tak. Trochę nie ogarniam, kurczę. Nie wiem, po co jest mi ta woda. Aha, wlałam do garnka. Empty pot. I co? Serio? Mamy się poświęcić? Ja to zapiszę jednak. Wylej na ten. No właśnie nie da się, bo nie da się tam wejść jakby. Ja mam wrażenie, że doprowadzam do jakiegoś złego zakończenia. Nie w mieście postawili pianino za 200 000, matko. No gdzie jesteś? Chodź tutaj, będzie pyszna zupka z dzień. I dobrze ma być złe, musi być. O Boże. No tak, wy jesteście złaknieni złych zakończeń. Nie no, tu się nie da z nim dogadać za bardzo już. No użyłam tego wiaderka. Czemu nie mogę się tu włamać? Proszę. Co mi ta kokardka w ogóle, skoro nic z nią nie mogę zrobić? Hmm.
Ja jestem na neutralnej pozycji, jeśli chodzi o zakończenie. Najpierw zobaczmy złe, a potem spróbujmy dobre. Może wstążkę dajmy Tenie. No właśnie chyba próbowałam. Wydaje mi się, że przez drzwi i tak się nie da. Burza się u mnie uspokoiła. Z jednej strony fajnie, z drugiej mi szkoda, bo fajnie się śpi, jak mam burzę za oknem. O. Mnie trochę stresuje, jak mam burzę za oknem. W sensie, jak jest taka w miarę oddalona ode mnie, to spoko, ale jak jest tak blisko, to mnie stresuje bardzo. Może tu jest jeszcze jakieś przejście? Nie potrzebuję więcej bukietów. Pierwszy raz się zacięłam w tej grze. Tak kompletnie nie wiem, co robić. Były te brudne towelsy. To nic mi nie robi. Nic tu nie zrobię. Ktoś mógł się pojawić w recepcji. No właśnie byłam tam kilka razy i chyba właśnie nic. Musimy czegoś nie zauważać, nie? Ale nie wiem czego. No tu już też nic nie wyciągnę z tego. Dziękuję za oberwanie chmury. W czwartek wracałem z pracy i wyglądał na mnie taki deszcz, że wróciłem cały mokry, a buty wyschły mi dopiero dzisiaj. O Boziu. Może wykąpmy się. No ale już się moczyłam. Nic mi to nie dało chyba. Konkretnego. No nie mogę wziąć prysznica. Może tu jest jakieś tajne przejście, o którym nie wiem. Kurde no. No to jest ciekawe, że ja użyłam tej wody na tym garnku i ona tam wlała. Ale jakby nic więcej nie mogę z tym zrobić. To jest jakiś super dziwny fragment tej gry. No właśnie nie mogę się umyć w prysznicu. Już próbowałam kilkanaście razy. Co nie na niej. Nie no, się tu powtarza. Raczej nic więcej chyba z niego nie wycisnę, chyba że mu dam kokardkę. Nie. Od początku lipca codziennie pada. O. To smutno, w ogóle w tym roku to lato jest jakieś takie badziewne. To jest strasznie randomowa. Deszcz, burza, upał, pogoda średnia, śniegu jeszcze tylko brakuje. O. Może nie ktoś, może mógłby ktoś zerknąć do solucji, co mamy robić, żeby tu nie pierdzielić się. Bo ja serio nie mam pomysłu. Z tym też nic nie mogę zrobić. Wstążka w ogóle do niczego się nie przydaje. No tu są już wszystkie puste te pudła. Nie wiem, co mam robić kompletnie. Śnieg to nawet do połowy kwietnia, no a majówkę lało. No. Co masz w kipunku? Tylko tą wstążkę. Do solucji pogody, tak? Zawsze tak. Oczekuję lata, to takie coś. No, to lato jest smutne. Według solucji zostało około 30-40 minut do końca gry. No, tylko nie wiemy, co robić. Dziś alert pogodowy, że jutro będą podtopienia, a też dostałam.
Mnie taka pogoda totalnie odpowiada i właśnie to jest jedno z najlepszych lat. O! Możesz dać tą wstążkę temu zaladom. Nie, już próbowałam. No nie chcę tego. Ja w ogóle mam zarok niemiecki i na tą okazję kupiłam specjalny zeszyt ze słownikiem. Ojej. A to będą pierwsze zajęcia z niemieckiego? Twoje? Może tu jest coś może pominęłam, no kurczę, no nie wydaje mi się, żeby... No i coś z tą kuchnią jest, z tym cooking potem, ale nie wiem co. A tamto? W sensie tamto wstążką. Chyba też próbowałam. Nie. Żeby tą wstążką się udusić. Ja chyba nie mogę jej użyć na sobie. Bo do tej pory nie używałam żadnych przedmiotów na sobie. Pewnie ten poemat nam coś mówi. Tylko ja nie wiem co, bo ja go nie rozumiem. Tu jest coś z tą notatką. Time is such a precious thing. Nie ogarniam tego. Tylko ja nie lubię lata, szczególnie jak jest powyżej 30 stopni. Wtedy nie potrafię wytrzymać nawet 5 minut na dworze i w głowie mi się kręci. Uwielbiam za to wiosnę, kiedy jest wtedy najprzyjemniejsza pora dla mnie. Znaczy, no, ja też nie lubię takiego lata, nie wiem, 40 stopni, żeby się nie dało żyć w żaden sposób. Ja lubię tak, no, 28 stopni, 29, w sumie to jest spoko. Musisz wejść za ladę w recepcji i stamtąd wziąć lokerki. Jezus Maria, serio? Masakra. Byłam za tą ladą. Wydawało mi się, że tam nic nie ma. Co się tu? Faktycznie, cash register jest. Ja pierdzielę. Nie powinnam kraść. To jest złe. Someone should have told that to tamto. Ktoś powinien to powiedzieć tamto dawno temu. Nie, no nie wzięłam nic z tego. Naprawdę? Tu jest jakaś szuflada jeszcze. O, matko. Dzięki, Lawrence. O, smacznego, Aniu. Boże, drogi. Wydawało mi się, że nie dało się tu... Aha, bo może mi się wydawało, że tu się nie da wejść, bo ona tu jakoś tak się bagowała przy tym. Jesus Christ. dobra, to teraz będziemy mogli do tej szafki tu się dostać pewnie. Jest otwarta, ale pusta. Świetnie. A nie, dobra, zaczekajcie. Co to jest? Zegar z kukułką. Dlaczego to było tutaj? Dziwne. Zaczął tykać. O, no to się na pewno odnosi do tego poematu. Ale ja teraz nie wiem, co ja mam robić. The clock stops and the birds start to sing, the doors will open. No dobra, to przypuszczam, że w którymś momencie odpowiednim on przestanie tykać. Może w tej kuchni. Może tutaj. Wrzućmy to do gara.
Ej, faktycznie. Tykanie przestało. Zaraz, gdzie zniknął zegar? Wszystko, co zostało, to jest klucz. Nie wierzę w to. Nie wierzę, że to zadziałało, nie? Dobra, zapiszmy na wszelki wypadek. Logika tej gry mnie pokonuje, no mnie też. Ja tylko żartowałem. To ciekawe w ogóle, ten koleś nie zauważy, że ja się włamuję do tej zamrażarki. Jest. Okej. Tamto. Tamto. Proszę, powiedz coś. Proszę. Ona odeszła. Zabrali Tenę. Przepraszam, zawiodłem. W porządku, to nie była twoja wina. Nie ma zbyt dużo czasu, aż... idź, ratuj swoją siostrę. Tamto? Nie umieraj mi tutaj. Ja już umarłem. Zostałem przeklęty przez Yoko. Wkrótce nie będę jakby istniał w żadnym świecie. Proszę, powiedz mi, czy jest jakiś sposób, żeby cię wyleczyć? Mogę go jeszcze kopnąć? nie można, przykro mi. Musisz to zrobić sama. Zabierz to. To klucz do sauny. O, proszę. I nie martw się o Lucię. Jest bezpieczna. Proszę, tamto. Wytrzymaj. Dziękuję. Za co? Za bycie moim przyjacielem. Tamto. Przykro mi, tamto. Ojej, jak płaczę za nim. Przepraszam za wszystko. Wiem, że to niewiele, ale to jest mój token docenienia, nie wiem. Aha, to jest kokardka mojej siostry. Podarowana przez naszą matkę Roch. Boże, serio? Dasz mu kokardkę, która jest dla ciebie ważna? Co za picza. Tam ty też, Ameno. Dowód wdzięczności, o właśnie. Żegnaj, mój przyjacielu. Nie, wyzysk, kradzież, manipulacja, sprzedanie, aż i narażenie jej kilka razy na niebezpieczeństwo. Gdzie wy tu, kurde, widzicie przyjaciół? Nie mam pojęcia. Jeszcze zostawiła mu kokardkę. Porąbana kobieta. Jeszcze raz zapiszę. Jakby się miało coś skaszanić po drodze, nie wiem. Jakbym podjęła złą decyzję. I lecimy uratować naszą siostrę. Ciekawe, czy się uda. Trzymaj się, Tena! Nadchodzę! Ha? Aż? No, bo oczywiście, że Yoko przylazła. Typowe. To koniec, Ashina. To koniec tej drogi. Jak ten troll jeszcze się wróci, to w górze. Nie, ty wiedźmo! Zabrałaś wszystko ode mnie! Inevitable. Cokolwiek to znaczy, Ashina. Twoja siostra umiera. Twoi przyjaciele odeszli.
Wyjdzie na to, że on pewnie na końcu sobie wyjdzie z lodówki i się z nią ożeni. Jezus, znowu piszą, takie oczywiste. Koniec tej liny. O, nie do uniknięcia. Dziękuję. Jesteś zupełnie sama. Nieuniknione, o. Ponieważ to przez ciebie. Tak. Ponieważ cię potrzebowałam, Ashina. Bardziej niż możesz sobie to wyobrazić. Wiem o klątwie Lucy, która na tobie ciąży. Wiem, że pozwoliłaś tej biczy żyć. Ja sobie witch to jest na początku B. Bardziej realistycznie. No to teraz masz bitch. I know you're... I wiem, że tylko ty jesteś w stanie mi pomóc. Nigdy ci nie pomogę! Pozwoliłaś tej plaży żyć, tak? Ja mam historię z moim prześladowcą. O Boże. Wolałabym umrzeć. Niestety, moja droga, nie mogę ci na to pozwolić. O Boziu, co tu się dzieje? Zgliczowała ją. Chyba. Czy to zadziałało? Tak. Ona wciąż żyje. Ledwo. Szybko. Get into the bathing room. Chodźmy do łaźni. Woda will keep the curse. Zatrzyma ją jakby przed zabiciem jej. Zanim się przetransformuje. Wrażenie, że masz to złe zakończenie. Ja też mam takie wrażenie, Aleksa. Czekałam przez bardzo długi czas na to. Bardzo długi czas. No bo tak jakby wylądowaliśmy w tym miejscu, w którym znaleźliśmy tą czerwoną wiedźmę, grając My Big Sister. Wszystko gotowe, mamo. Dobrze. Niech transformacja się zadzieje. Mamy sukces. No, jeszcze się nie cieszmy. Jeszcze nie wiadomo, czy to jest złe zakończenie. O Jezus Maria. Co tu się dzieje? A faktycznie, bo ona te długie nogi ma mieć. Co? O Boże. Opadło jej się. Wygląda jak mała syrenka, która dopiero co straciła ogon. Co ty mi zrobiłaś? Przemieniłam cię w moją córkę, Ashina. Moje nogi! Ten ból! Twoja transformacja jest już kompletna, ale wciąż jest haczyk. Do odmiennej preferencji seksualnej podoba miał się do mnie i z czego wiem, śledził mnie w mojej drodze do domu ze szkoły. Mówił, że zabije moje koleżanki, aby być ze mną. Po powiedzeniu tego mojej wychowawczyni nic z tym nie robiła, do dzisiaj się go boję. Boże. Straszne. A nie możesz iść do kogoś innego i powiedzieć o tym? Mała syrenka po operacji. Oczywiście nogi robiła se w Turcji, bo tam wszyscy sobie wszystko robią. Ty! In order for you to live, jakby za to, że możesz żyć, musisz pozostać w wodzie. I trochę taka mała syrenka, ale bez ogona. And they wouldn't worry about the wrinkles. I nie przejmuj się jakby zmarszczkami. Woda została zaczarowana, czy tam przeklęta. Jakby sprawi, że nigdy się nie zestarzejesz. Dosłownie syrenka, no.
Mówiłam moim rodzicom, ale uznali, że po prostu wredzę. Szczęście nic się nie stało. Boże, straszne. Najgorzej, jak się ma takie towarzystwo w okolicy, że nie da się z tym nic zrobić. Ty! Ty co? Wyduś to z siebie! Ty, biczo! Innymi słowy, ma żyć wiecznie uwięziona tutaj, no. Chodź, Ashina. A nie. Już dobrze, Ashina. Nie możesz tak mówić do swojej matki. Nie jesteś moją matką. Moja mama ma na imię Roch. I ona zawsze będzie moją mamą. Dlaczego ona opiera się klątwie? Ty plażo. Twórcy gry zdecydowanie lubią tematy kąpielowe i basenowe. Będziesz mokra. Już biczo. Jeszcze jak byłam chyba action i nie zobaczę, to cały sklep krzyknął moje imię. Czułam się bardzo źle. Boże. Masakra. Nie wiem, co mam powiedzieć nawet. Must have something to do with that brat. Musi mieć to coś wspólnego z tym... z tą Lucją chyba. It doesn't matter, she can't leave. Ale to nie ma znaczenia, nie może opuścić tej wanny w każdym razie. Albo umrze. Zapamiętaj moje słowa, ty stara torbo. Zapłacisz mi za to. Lat gówniarz. A, okej, okay, dzięki. Cokolwiek. Ashina! Witaj w domu. Super. Seria z zakończenia? Oh my god. Smutne. Unlocked chapter select. O nie! Ciekawe, czy to faktycznie jest najgorsze zakończenie. No. Jesteśmy uwięzieni na zawsze. O nie. To smutne. Jak wam się gra podobała? Dzięki, Lawrence. Gratulacje. Ale ja chciałam, żeby było dobrze. Znaczy, no, wydaje mi się, że gra ma kilka zakończeń. Mam wrażenie, że żeby dostać lepsze zakończenie, to trzeba wykonać jakieś rzeczy, które są trudne do zrobienia, tak wiecie, z marszu, w sensie samemu. Że trzeba się tutaj nagimnastykować. No teraz to będziemy grać w inną grę. Ale no, kurczę, jestem ciekawa, jak wyglądają te inne zakończenia. Muszę zobaczyć potem. Aczkolwiek grało mi się fajnie. W sensie, fajna gra, fajny no ten styl. Jakby, bo to do mnie przemawia. Psychodeliczna, cholerę. Porąbana. Boże, jak głośno jest ta muzyka. No to... pominąć. Gra mega fajna. Widać, że to gra Strangi i ten klimacik. Podobało mi się. Historia fajna, 8 na 10. No, też mi się podobało. Też bym chyba dała. Albo nawet 9 na 10. Jedyne, co mi się podobało, to to, że Tanto zrobił narę. Tak bym powiedziała 7,5 na 10. O, była ciekawa.
Ale może być ciekawa historia, jeśli chodzi o niektóre zagadki. Patrzę w kierunku zegara w garnku. Właśnie. No niektóre zagadki to były trochę dziwne. To była jedyna rzecz, na której się zacięłam w ogóle z tym kluczem i trochę nie pomyślałam o tym garnku sama. Aczkolwiek jakbym klikała wszystko na wszystkim, to bym w końcu jakby trafiła, nie? O, nie ma czy nic więcej chyba. No, ale grało się fajnie. Jestem strasznie ciekawa, jakie to jest zakończenie. Myślałam, że mi pokażą, jaki to jest rodzaj zakończenia na koniec. Ja mam teraz ten chapter select. Tylko... Aha. Chapter select, w którym nic nie ma. Pozdro 600. W ogóle coś się zbadżyło. Z tego co widzę, to do zakończeń są czynności w różnych momentach gry, szczególnie do sekretnego. A, no właśnie. Żeby jakby tak nie umarli, to by było lepiej. No właśnie, nic tu nie ma, więc jest jakiś bezsens. Nie wiem, co się z tym stało. Dostałam osiągnięcie... Cold Waters. Running out of time. No, tu jest jeszcze cała masa osiągnięć. Jakieś trochę mniej niż 10 osiągnięć jest. Jeszcze, których nie odblokowałam, więc... Pewnie jest tam jakieś lepsze zakończenie. Masakra. 4 zakończenia ogółem. Ashiny, Teny, bonusowe i sekretne. Masakra. Muszę sobie potem zobaczyć. No, mam wrażenie, że każdy może na początku trafiać w to jedno zakończenie, bo jeżeli są jakieś rzeczy, które trzeba zrobić, to trochę wątpię, że ludzie tak, wiecie, sami z siebie wpadają na to, jak zrobić te rzeczy, żeby dostać zakończenie inne niż to, które ja dostałam. Poza tym ono się tak łączy z My Big Sister, bo w sumie Ashina faktycznie jakby została tam uwięziona. My jako ta Lucia, żeśmy podróżowali po tym świecie i spotkali tą Ashinę właśnie w tej łaźni. Jaki za tydzień będzie horrorek? No zobaczymy, jeszcze nie wiem. Tak zrozumiałam, na solucji jest napisane, że to pierwsze, na jakie się trafi. Aż sobie wygoogluję, co trzeba zrobić. No właśnie, też muszę zobaczyć, czy jej kółko się zamyka. No bo to jest właśnie, tak mi się wydaje, takie najbardziej zakończenie pasujące do tego, co mieliśmy w My Big Sister, nie? Ale fajna gra, podobało mi się. Które wybory mają znaczenie na samym prologu, o Jezus. TR Custom, ale jak zobaczyłem ten edytor, oszalałem, jak on działa. No, edytor jest ciężki trochę. Trzeba dużo siedzieć z poradnikami do tego. Ale customy wyglądają fajnie. Dobrze, kochani. W takim razie będziemy kończyć jakby tą część live'a, żeby nie było. Jeśli będziecie mieli ochotę, to zapraszam na drugą część za jakieś 10 minutek. Zrobimy sobie przerwę i pogramy jeszcze w Dead by Daylight. Bracelek będzie grał Nicolasem Cage'em, więc dobrej nocy, Lawrence. Dzięki serdeczne za dzisiaj, za tydzień pewnie się widzimy, jeśli będzie stream, of course. Myślę, że tak. Także dobranoc, Aniu, dobranoc. Dobranoc. Chodzi przede wszystkim o interakcje w poszczególnych momentach gry i zanoszenie rzeczy. Okej. Okay. Także... Także zapraszam do oglądanka. A teraz zrobimy sobie przerwę. Jeśli nie zostajecie, to dobrej nocy wszystkim, którzy idą. A jeśli zostajecie, to zapraszam. Za 10 minutek. Także nie ma opcji, że ktoś, kto pierwszy raz gra, by to wiedział. No właśnie, też mi się tak wydaje, Aleksa. Są chyba trochę za trudne rzeczy.
No, to słyszymy się za 10 minut.